Nadszedł ten moment, w którym powrócimy trochę do dawnych czasów i będziemy sprawdzać reakcję ludzi na płaczącego Bambika i zobaczymy, czy będą nas zabijać, czy może będą nam oddawać swoje itemy i odzyskamy wiarę w ludzkość. Ale przed tym zasubskrybuj oczywiście koniecznie kanał, bo jesteśmy coraz bliżej 200 000, a my, słuchajcie, już lecimy do gierki. Jedyne, co będziemy robić, to płakać przez cały odcinek, także zostaw łapkę w górę na pocieszenie. No i przypominam o regularnych giveawayach na skinki ze sklepu. Wystarczy subskrybować kanał, wpisać w sklepie kod jaworski przez 3 sy, w komentarzu napisać nick, z którym mnie wspieracie, tu poprzedni wygrany. Szybko przeleciane, żeby was nie zamęczać długo, i lecimy już do giereczki. Nie będziemy też latać na jakieś specjalne spocuchowo typu Stark Industries, tylko na jakieś spokojniejsze miejscówki, ze względu na to, że tam się wszyscy pocą i wszyscy się zabijają nawzajem. Chociaż może jedną gierkę spróbujemy, zobaczymy, ale wiecie co, postaramy się zbierać bronię i jak ktoś zacznie nas atakować, to będziemy się mimo wszystko bronić. Tu od razu płaczemy ziomkowi na starcie. I na starcie ziomek jest dla nas miły. Powiedział, że mamy sobie iść, ale kozak totalny. Bardzo mi się podobała jego tutaj reakcja. Wejdziemy sobie tutaj, zaczniemy płakać. Co ten zrobi? Jak dwóch w jednej gierce. Nie, bez skrupułów mnie zabił, dobra. Ale dla tamtego szacuneczek, jak widzicie, na sam start już jest naprawdę dobrze. Powiem wam, że po poprzedniej gierce odzyskałem bardzo dużo nadziei. Także spróbujmy sobie polecieć tutaj, na Stark Industries, i zobaczymy, co tu się zadzieje. Czy ludzie zabiją płaczka, czy nie. Zbiorę sobie broń. Tego niestety... Dobra, nie będę go zabijał. Ja nie będę taki. Cześć, Drift. Płaczę tu u góry. Nie patrzysz na mnie. Poczekajmy, aż się trochę powybijają i wtedy zacznijmy sobie płakać na dole. Dobra, idziemy. Płaczemy. To jest ten kolega, którego ogólnie chcieliśmy atakować. Także nie wiem, czy on nas ocali. Może być ciężko z ocaleniem. Tam ktoś się w ogóle kampi. Okej, uwaga. Co zrobi kolega? Dalej nas nie widzi, by the way. Płacz to dobry sposób na niewidzialność, moi drodzy. O, ktoś tu idzie. Dobra, wyjaśnili się. O, idzie kolejny. Ej, ja dosłownie jestem niewidzialny. Tutaj ja stoję na... No i... Dobra, nie było tematu. Sweetie Monster. Sposób jakiś. Ogólnie fajnie by było, jakby Epic Games wprowadziło tego starego Bambika do sklepu, nie wiem, za 800 fałdolców czy coś takiego. Bo kurczę, tęsknię za tym skinkiem. Ekwipunek mamy i tym razem hamowi, który będzie chciał nas zabić płaczących, się nie damy. Mam taką nadzieję przynajmniej. O, zadęsimy go, to jest myśl. To czemu tu jest tak pusto, skoro to była pierwsza miejscówka? Dobra, płaczę. Płaczę, byku. Nie tak to miało wyglądać. Spróbujmy u Duma w domku zaistnieć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, tu mieliśmy kolegę, który pobiegł do góry. Popłaczemy sobie przed nim. A, szybko poszło u Duma. Spróbujmy, słuchajcie, w takim razie opłakać trochę Midasa. Tym razem mam nadzieję, że bomba taneczna nam siądzie i coś z tego wyjdzie. O, tutaj. Opłakujemy Midasa, moi kochani. Kolego, ja... Opłakuję Midasa, gościu! Ale frajer pompka, nie? Spróbujmy opłakać Midasa jeszcze raz, bo jeszcze ktoś tutaj się kręci. O, tutaj jest. Jest tam. Bardzo blisko. No nie mogę, no przecież ludzie mnie nie widzą, jak ja płaczę. Byczku, zobacz, płaczę tutaj. W safe jest, musi zobaczyć, jak wyjdzie. Patrzy na mnie. Nic nie robi. No, smutno mi, bo Midasa nie ma. Wiesz, jak jest, nie? Tobie też jest smutno? Chyba też jest ci smutno, skoro mnie nie zabijasz. Bardzo miło. Dał nam potkę. Zatańczmy razem. Oj tak, byczku. Dobra, mamy, słuchajcie, 2 osoby już, także naprawdę jest dobrze. Dobra, wyszedł drzwiami. Idziemy z nim, dobra, trzymajmy się go. O! Mogę to? Dzięki, okej. Idziemy z nim dalej. Do momentu, dopóki nie będziemy się teamować oczywiście, nie? I bić 2 jednego. Wtedy już odejdę albo nie wiem, zacznę go walić na łeb po prostu. O, i łowione rybki są. Ale bym meduzę złowił. Albo sobie meduzę złowił. A, bo to było, splash był. I co teraz? On będzie mnie uczył. Udaje, że jestem jego Bambikiem. Nic nie złowiłem. Dobra, poczekajcie, jeszcze raz spróbuję. O! Mam na rybek. Zatańczę mu pompowanko. No i takich kumpli to ja lubię. Takich ludzi potrzeba. Kilofu w ogóle nie zmieniłem, mam kilof biały. To mnie trochę zdradza. Pokazuje mi, że tam skoczył. Ale bajer! Udaje Bambika, wiecie o co chodzi, nie? Wiesz jak jest. Teraz tu skaczemy, dobra. Tam jakieś auto jechało, byku. Dobra, bo tu dojdzie do teamowania. Ja uciekam. Żeby nie było, Epic Games, nie banujcie. On rzucił Porteforta, ale ja uciekam. Ja po prostu nie biłem jednego gracza, bo mi się spodobał. Czy tam jest nasz rycerz na tym porcie? Chyba na porcie jest rycerz. Dojeżdża go. Mam nadzieję, że nasz rycerz przeżyje. O, dobra, ja tego tutaj wyjaśnię, ziomka. Ale ktoś nas tutaj chciał dupnąć konkretnie. A, on spadł, on zginął. Dobra, on zginął, nice. Teraz pytanie, kto tu przeżył, czy to był nasz rycerz? Nie, to nie jest nasz rycerz. Nasz rycerz zginął, musimy go pomścić. Okej. Ała! To bolało, byczku. Dobra, uciekamy stąd. Został w tyle, ziomek. Teraz, słuchajcie, chwilowo płakać nie będę. Dam radę mu wsiąść do tej helki? Nie dam. Kurde. Dobra, tu jest chłop. Co za typ w ogóle? Musimy pomścić naszego rycerza i zabić wszystkich. Czy to się uda? Wątpię, ale spróbujmy. Hej, kolego. Ale mi uciekł. Ale to był fart. Ała, jeszcze no z góry, ta, pewnie z każdej strony do mnie strzelajcie. Dobra, dojeżdżam go. I mnie wyjaśnił. Ale i tak było dobrze z naszym rycerzem. Po tej akcji ponownie odzyskałem nadzieję na Starka, także polećmy tam drugi raz. O! O! Tylko teraz zrobimy to trochę inaczej. Postoimy... O, wow. Dobra. Chciałem postać przy sejfie. Myślałem, że nikt tutaj nie wejdzie, jednak ktoś tu wszedł. Ale na szczęście się wybroniliśmy. Dobra, postójmy, popłaczmy i poczekajmy na osobę z kartą. Zobaczymy, co osoba z kartą zrobi. Trochę czasu pewnie minie, także ja sobie stoję, czekam. I widzimy się za chwilkę. O, uwaga, ktoś tu wbiegł. Płaczę. Byczku, ja płaczę. Płaczesz razem ze mną. A on się kampi. Na otwierającego będzie się kampił. Dobra, zobaczymy, co tu się zadzieje. Ja tak stoję. Ja się nie ruszam. O, dał nam macy. On chyba chce, żebyśmy stąd wyszli, bo popsujemy go strategię, ale mimo wszystko my tu siedzimy i czekamy. No jestem ciekaw, czyja strategia będzie lepsza. On chce mnie pocieszyć chyba. Zrobię dla niego pompowanko. Ale już płaczę dalej. Pogratulował mi, że nie płaczę. Nie, nie zabijaj. Nie zabijaj. Byku, nie zrobisz tego. Uwaga, idzie ziomek do sejfu. Ja tu Spocone dynamo, zabij go! Dobrze, dobrze tak temu dynamo. Dobra, mamy na miejscówce kilku kolegów. Jeden nawet jest tu bliziutko, także podejdźmy do niego sobie. O, zacznę Gościu, płakać zacząłem przed tobą. O, dobra, patrz. I to jest ziomek, i to jest ziomek. I to jest prawdziwy kumpel. Tak jest, byku. O to chodzi. Zbudował nam Portefort. Gość, słuchajcie, już chciał się ze mną klepać. Jak zacząłem płakać, mimo że zwalnąłem mu hita, to on dalej tańczył. Szacun. Pompowanko, byczku. Idziemy do kolejnego. Czekajcie, płaszcz był przed drzwiami. Hej. Płaczę dalej. Ale jesteś, gościu... Zostało mu, nie wiem, bardzo mało, na pewno. Dobra, tutaj jest strzelane, skakane. Ja tu płaczę. Byczku, ja tu płaczę. Tak jest! O to właśnie chodziło. Dziękuję. Dziękuję. Patrzcie, oddał nam wszystkie swoje bronie! No przecież to jest szacun totalny! Byczku, jak my chyba tańczymy razem. Powiem wam, że myślałem, że zrobię kolejny test, który będzie nudny i cały czas będą mnie ludzie zabijać. A tutaj naprawdę już spotkaliśmy którąś osobę z rzędu, która mnie nie zabiła. Wariacie, nie mam pojęcia, gdzie poszedłeś, ale mam nadzieję, że się spotkamy w finale i będziemy top 2 i zrobimy sobie 1 na 1 fajta. Dobra, bo póki co nikogo nie spotkałem oprócz tego jednego ziomeczka. Fajnie by było kogoś w końcu tutaj napotkać na naszej drodze. Mówisz, masz, Paweł. Dobra. O, tam jest jakaś... No, co to jest? Tam muszę pójść, zobaczyć, co to jest. Pierwszy raz to widzę. O, i przy okazji oponenta mamy. Dobra. Kolega bardzo szybciutko i łatwiutko wyjaśniony. Idziemy dalej. Ale pok totalny, jakie tu dziwne dźwięki są. Ładnie wygląda ten kamień. I ona ma w gębie skrzynkę, fajnie to wygląda. Epic Games mnie zadziwia z tymi update'ami, powiem wam szczerze, bo to po update'cie chyba zostało teraz najświeższym dodane. Wy ten odcinek też widzicie kilka dni później niż ja go nagrywam, nie? Nie dziwcie, że tego nie widziałem jeszcze prędzej, a wy to już pewnie widzieliście. Dobra. Gdzie ten strzał był? O, tu idzie kolega. Dobra. Ej, ten PM jest kozacki. Jestem ciekaw, czy nasz kolega jeszcze żyje. Trochę czasu straciliśmy na chodzenie, ale jest już top 12 w sumie. To był bardzo dziwny frag. Idziemy do niego. No kolego, co ty próbujesz w ogóle tutaj? Ała, to był za wysoki skok, Jawor. Nie! Bo jeszcze podkładka mi się skończyła. Udało się. O wow, skąd kolega był? Kolega jest tam. Dobra, no to dojeżdżamy, co? Okej. Nice try, byczku. No on się będzie teraz leczył tam na dole. No, było blisko. Nie! Top 4. Dobra, ja jestem ciekaw tylko jednej rzeczy. Czy mój kolega jeszcze żyje? Ej, a to nie był mój kolega? Pięknie wyjaśnił piłkarkę. Dobra, ja wychodzę z tej gierki, muszę zobaczyć. Patrzcie! To jest ten sam skin! Vilela Exe! Ja się z nim klepałem! Rozumie? Nie! A ja chciałem go spotkać w late game'ie, zapomniałem, że to był ten skinek. Nie no, ta gierka jest hitem, ten odcinek jest hitem totalnym. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał po więcej. Zapraszam was na sklep jaworwear.pl, ja już nie komentuję. Wychodzę stąd. Nie mam pytań, co odwaliłem. Trzymajcie się, pa pa! Cześć!